Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym tym razem ja, czyli koleżanka z kanału A to ciekawe, gdzie serdecznie Was zapraszam, przedstawię Wam najlepszych snajperów w historii. Najskuteczniejsi, najbardziej znani i najciekawsi strzelcy wyborowi. Od czasów wojen napoleońskich po współczesność. Niektórzy z nich mieli do dyspozycji broń, która w porównaniu do dzisiejszych konstrukcji była zawodna i dosyć prymitywna. Inni z własnej woli rezygnowali ze snajperskich celowników, ograniczając się tylko do muszki i szczerbinki. Choć czasami o celności strzału decydował przypadek, to pewna ręka, zimna krew, odwaga i bystre oko od zawsze obowiązkowymi cechami skutecznego snajpera były. Oto 10 najlepszych z nich. Simo Haiha. Urodzony 17 grudnia w 1905 roku, uważany jest za najlepszego snajpera wszechczasów i legendę strzelectwa wyborowego. Niepozorny Fin może poszczycić się 705 potwierdzonymi trafieniami, przy czym 500 oddał z karabinu snajperskiego, 200 z pistoletu maszynowego. Haiha budził grozę wśród sowieckich żołnierzy, nazywali go Biała Śmierć. Fiński snajper działał w pojedynkę, w skrajnie trudnych warunkach i niskich temperaturach. Był znany z niezwykłych pomysłów. Na przykład zdarzało mu się rezygnować z celownika optycznego, by nie być zauważonym przez wroga. Sowieci regularnie przeprowadzali zamachy na jego życie, ale Finowi za każdym razem udawało się wydostać z opresji. Choć nie zawsze w jednym kawałku. W 1940 cudem uniknął śmierci, gdy został trafiony w szczękę. Haiha, który jest również najszybciej awansowanym żołnierzem w historii Finlandii, uważał, że sekret celności tkwi w praktyce. Zmarł w roku 2002. Thomas Plunkett. W czasach Thomasa, Irlandczyka służącego w armii brytyjskiej podczas wojen napoleońskich, strzelectwo wyborowe dopiero stawiało pierwsze kroki. Nie zmienia to faktu, że Plunkett przeszedł do historii snajperskiego rzemiosła. Wystarczył jeden niezwykle celny strzał. Adresatem kuli, którą Irlandczyk wypuścił z karabinu Bakera, pierwszy brytyjski karabin z gwintowną lufą, który wszedł do masowej produkcji, był francuski generał Auguste Marie François Colbert. Biorąc pod uwagę odległość, czyli 600 metrów oraz wyjątkową zawodność ówczesnego sprzętu, Plunkett był naprawdę wybornym strzelcem wyborowym swoich czasów. Sierżant Grace. Snajper czasów wojny secesyjnej, w której brał udział po stronie konfederatów. Grace wsławił się podczas bitwy pod Spotsylwanią 9 maja w 1864 roku. To właśnie wówczas wziął na muszkę generała Johna Sedgwicka. Grace był uzbrojony w karabin Whitworth'a, czyli pierwszy karabin snajperski w historii. Odległość do celu wynosiła jednak niemal kilometr, co jest naturalnym dystansem snajperskim współcześnie, ale wówczas stanowiło nie lada wyzwanie. Mimo to strzał okazał się celny, pośrednio również dzięki nieostrożności samego generała, który dosłownie nie kłaniał się kulą. I był przez to łatwym celem. Ponoć tuż przed śmiercią Sedgwick miał powiedzieć, że z takiej odległości konfederaci nie trafiliby nawet słonia. François Pegamagabau. Urodził się w 1889 roku w plemieniu Ojibwejów. Był Indianinem. Po wybuchu I wojny światowej zgłosił się na ochotnika do armii kanadyjskiej. Brał udział w najsłynniejszych i najbardziej okrutnych bitwach I wojny światowej. Szybko dał się poznać jako wyśmienity zwiadowca. Podczas rajdów udało mu się zlikwidować 378 Niemców, a kolejnych 300 pojmać. Za zasługi bojowe otrzymał liczne medale i odznaczenia. To jeden z najbardziej skutecznych snajperów czasów I wojny światowej. Wasilij Zajcew. Najbardziej znany i najbardziej skuteczny strzelec wyborowy Związku Sowieckiego. Zajcew miał na swoim koncie 242 potwierdzone trafienia. I to tylko między październikiem 1942 a 1943. Prawdopodobnie liczba wszystkich trafień Zajcewa jest jednak dwa razy wyższa, choć na dane należy patrzeć ze sporą rezerwą. Zajcew jest bohaterem legendarnego pojedynku z fikcyjnym niemieckim snajperem Erwinem Koenigiem. Pojedynek ów był wytworem sowieckiej propagandy, ale stał się inspiracją dla filmów fabularnych, m.in. znanego Wroga u bram.
Ludmiła Pawliczenko, najsłynniejszy strzelec wyborowy w spódnicy i jedna spośród około 2000 kobiet zajmujących się snajperskim rzemiosłem w Związku Sowieckim podczas II wojny światowej. Na wojnę zgłosiła się na ochotnika. Miała na swoim koncie 309 potwierdzonych trafień, spośród których 39 to snajperzy wroga. Walczyła w okolicach Odessy i na Krymie. Co ciekawe, była pierwszym obywatelem sowieckim, którego osobiście przyjął prezydent Stanów Zjednoczonych i wręczył jej na spotkaniu Colta. Pawliczenko zmarła w 1974 roku w Moskwie. Carlos Hadcock. Amerykanin brał udział w wojnie w Wietnamie, początkowo jako żandarm. Do oddziału snajperów trafił po tym, jak podczas patrolu zlikwidował z dużej odległości północno-koreańskiego żołnierza. Ma na swoim koncie 93 potwierdzone trafienia. Jest również autorem jednego z najbardziej spektakularnych strzałów snajperskich w historii. Amerykanin zlikwidował wrogiego snajpera, strzelając mu w oko, przy czym kula przeszła przez lusterko lunety snajperskiej. Wietnamscy komuniści urządzali na niego regularne polowania, oferując za jego głowę nagrodę w wysokości aż 30 tysięcy dolarów. Zmarł w 1999 roku. Chuck Mowinney. Urodzony w 1949 roku, Amerykanin to najsłynniejszy snajper wojny w Wietnamie. Spędził na niej aż 16 miesięcy. Ma na swoim koncie 103 potwierdzone trafienia oraz 215 prawdopodobnych. Zlikwidował 16 żołnierzy armii północno-wietnamskiej. To było prawdziwe polowanie. Człowiek polował na innego człowieka, który również polował na człowieka. Na mnie. Mówił później. Po wojnie prowadził zajęcia dla strzelców wyborowych. Jest uznawany za najskuteczniejszego snajpera z oddziałów Marines. Jego karabin można oglądać na wystawie w Muzeum Narodowym Korpusu Piechoty Morskiej w Virginii. Craig Harrison. 2475 metrów. Tyle wynosi odległość, z której Craigowi Harrisonowi udało się oddać celny strzał. Tym samym Brytyjczyk podbił o 45 metrów poprzedni rekord, który należał do innego snajpera, Kanadyjczyka Roba Ferlonga. Rekord został odnotowany w listopadzie w 2009 roku w Afganistanie i trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Co ciekawe, w uzyskaniu takiego rezultatu pomógł Harrisonowi przypadek. Tego dnia pogoda była wyjątkowo łaskawa dla strzałów na dalekie dystanse. Praktycznie nie było wiatru, a widoczność była wręcz doskonała. Rekordowy strzał został oddany z karabinu wyborowego. Harrison jest także autorem autobiograficznej książki pod tytułem The Longest Kill. Chris Kyle. Najlepszy amerykański strzelec wyborowy wszechczasów. Dokładna liczba trafień jest niejasna, ale potwierdzono ponad 150 jego strzałów, co i tak daje mu miano amerykańskiego snajpera rekordzisty. Kyle czterokrotnie służył w Iraku. Został odznaczony m.in. medalem Srebrnej Gwiazdy i Brązową Gwiazdą. Po odejściu ze służby zaangażował się w szkolenia bezpieczeństwa oraz pomoc weteranom. Napisał też głośną autobiograficzną książkę American Sniper. Kyle zginął tragicznie w 2013 roku, zastrzelony przez borykającego się z problemami psychicznymi weterana. Amerykanin jest bohaterem biograficznego filmu fabularnego Sniper w reżyserii Clinta Eastwooda. To już koniec w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten temat Wam się spodobał. Serdecznie zachęcam Was do sprawdzenia moich odcinków na kanale A to Ciekawe i jeżeli coś Was zainteresuje, to również do subskrypcji, aby być na bieżąco z odcinkami. Jeśli ten Wam się spodobał, to standardowo zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji Światowej Dyszki. A my słyszymy się na A to Ciekawe. Cześć!